Cześć! Kilka dni temu Epic udostępnił dla wszystkich Unreal Engine w wersji 5 Early Access. Dlatego pokażę dla wszystkich, którzy są zaznajomieni z wersją 4, jak odnaleźć się w nowym środowisku. Projekty wykonane w wersji 3 i 4 nigdy nie były zgodne, jednak teraz wszystkie projekty wykonane w Unreal Engine 4 będą zgodne z wersją 5. Jeżeli uruchomimy silnik z wersji 4, możemy albo wybrać gotowe projekty, nad którymi wcześniej pracowaliśmy, albo nową grę. Pokazuję to, by porównać Unreal Engine 4 z 5. W dostępnej karcie wybieramy, czy projekt jest pusty, czy może jest to first person, third person, a może top down, czyli kamera zawieszona nad graczem. Tutaj wybierę projekt typu first person, czyli w perspektywie pierwszej osoby. Wybieramy, w jakim języku będziemy tworzyć skrypty, czy to będzie C++, czy Blueprint. Czy jakość jest maksymalna, tak jak do komputera, czy dla jakiegoś słabszego Androida na telefonie. Czy mamy kartę z ray tracingiem, czyli RTX-a jakiegoś. Czy będzie to gra na desktopy, konsole, czy może na telefony. No i czy chcemy jakiś domyślny element na samym początku, czyli czy chcemy started content. Wybieramy też ścieżkę i nazwę projektu, której później już raczej nie zmieniamy. Tak wygląda tworzenie nowego projektu w wersji 4. I tak mniej więcej wygląda okno. W wersji 5 gotowe projekty, nad którymi wcześniej pracowaliśmy, możemy znaleźć w zakładce Recent Projects. Również podany jest tam numer silnika, w jakim były tworzone. Oraz w zakładce Games możemy stworzyć nowy projekt. Czyli albo pusty projekt, albo first person, third person, top down. Podobnie jak wcześniej. Tylko teraz wszystkie opcje wybieramy po prawej na dole. Czy to jest gra w Blueprincie, czy w C++, desktopowa, czy mobilna. Czy chcemy maksymalną jakość, dodatkowe elementy. No i czy będziemy ten projekt wykonywać na karcie RTX, czyli z ray tracingiem. Wybieramy też miejsce, gdzie ma być stworzony ten projekt, no i nazwę projektu. Wygląda trochę inaczej, ale w sumie łatwo można się odnaleźć między tymi dwoma silnikami. Tak wygląda nowy silnik. Tutaj możemy dać update'a, OK. Jak odnaleźć się w tym silniku? W wersji 4 mamy content browsera na samym dole i tam są różne elementy, z których korzystamy przy tworzeniu gier. Tutaj nazywa się to content drawer i wygląda tak jak content browser. Oczywiście można go zdokować i dzięki temu będzie wyglądał tak jak content browser, jak w wersji 4. Wszystko mamy na dole. W wersji 4 mamy też dodatkowe elementy na karcie po lewej do wyboru, na przykład światła, geometrię, czyli jakieś proste obiekty lub wszystkie elementy, jakie tylko tam są do wyboru, czyli dźwięki, wolumy i nie tylko. Tutaj wszystko znajduje się w zakładce Create. Światła, shapes to są właśnie te prymitywy, no i wszystkie elementy, które tutaj są do wyboru. OK, jeżeli chcemy wykorzystać projekt stworzony w silniku wersji 4, możemy go otworzyć w wersji 5 bezpośrednio, przekonwertować go. Wybieramy. Teraz on się pyta, czy stworzyć kopię. Lepiej stworzyć kopię, ponieważ jeżeli nie stworzymy, to już nie wrócimy w wersji 4 do tego projektu. Ale można od razu dać też convert in place, jeżeli kopię wykonaliśmy już wcześniej. Teraz zmodyfikowany zostanie projekt w taki sposób, aby działał tylko na wersji 5 silnika. Ale wygląda tak samo jak w wersji 4, a nawet lepiej. Możemy tutaj znaleźć dowolny element, zaznaczyć i zobaczyć, jak wygląda podgląd wszystkich. Możemy też zagrać od razu tak, jak było to wcześniej. Widzimy, że gra działa całkiem sprawnie, mimo że to jest gra z projektu stworzonego na wersji 4 silnika. Wybieranie obiektów działa tak samo, poruszanie się też, dlatego nie będę omawiał poruszania. Znajdywanie projektów, elementów, obiektów w content browserze, teraz w content drawerze wygląda tak samo. Gdy dwukrotnie klikniemy, też widzimy, że wygląda to identycznie. Wszystko jest bardzo podobne do wersji poprzedniej. Jeżeli chcemy stworzyć jakiś skrypt, wykorzystujemy Blueprinta. Blueprinty można znaleźć teraz w tym miejscu. Otworzę dla tego przykładu Level Blueprint. Jak widzimy,
Niewiele się różni między wersją poprzednią. Klocki są te same i tak samo można tworzyć skrypty, jak robiliśmy to wcześniej.